Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing lasera GoFener 6X SP Kit. Zapraszam do oglądania. Go 6X SP Kit jest to większa wersja prezentowanego w poprzednim unboxingu lasera Go 6X SP. Zajrzyjmy do środka. Walizka. Możecie znać ją z unboxingu w wersji zielonej. Wstawię pudło. I tak, z laserem dostajemy instrukcję obsługi w języku niemieckim, angielskim i chyba włoskim. Oraz, jeśli to jest laser z polskiej dystrybucji, certyfikat kalibracji urządzenia, kartę gwarancyjną oraz podręcznik użytkownika wraz z instrukcją obsługi. Tutaj jest dużo szerzej niż w oryginalnej instrukcji. Także dokumentów polski dystrybutor dostarcza dużo. Zobaczmy, co jest w zestawie. A w zestawie mamy przede wszystkim laserek, ładowarka, zasobnik na baterię, uchwyt i tarczka laserowa. Słabo ona chce współpracować. Kabel do ładowania USB. Dobra. Przechodząc do laseru, no identyczna konstrukcja jak omawiałem w unboxingu odnośnie wersji zwykłej SP, więc do niej odsyłam, nie będę tutaj powtarzał tego, co już mówiłem. Bardzo dobrze wykonany laserek. Tutaj dodatkowo w pakiecie mamy dwa źródła zasilania. Akumulator, już nie będę go tam wyciągał, ale akumulator, który się ładuje, jest to wersja litowo-jonowa. Kabel do ładowania przez USB, także można użyć zwykłej ładowarki smartfonowej i ładować urządzenie. Zasobnik na baterię, czyli coś, co w wersji SP występuje jako jedyne akcesorium. Tutaj pozwala zasilać także z baterii. Tarczka celownicza z magnesem centralnym i uchwyt. No, uchwyt już w unboxingu o zielonej wersji wspominałem. Uchwyt ma jedynie taką przesuwną regulację, także do precyzyjnego wpasowywania się trzeba mieć wprawną rękę. Jest to oczywiście do zrobienia, ale nie jest tak intuicyjne jak w przypadku Boscha czy innych uchwytów, które już mogliście zobaczyć. Zapraszam Was na test Go 6X-a. Zrobimy część przy stole wspólną dla obydwu modeli, bo one są dokładnie takie same, różni je tylko źródło zasilania. A sam test już na bazie zrobimy dla dwóch modeli oddzielnie, albo może nawet to będzie jedyny test, który zrobimy na dwóch laserach jednocześnie, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś różnic. Jeśli są, także nie będzie porównania Go 6X-a do Go 6X-a, będzie test dwóch jednocześnie. Także zapraszam do oglądania, do zadawania pytań, do śledzenia kanału. Dzięki, że obejrzeliście ten krótki unboxing. Do zobaczenia. Cześć.